Czwartek, 18 dzień czerwca. Słońce wzeszło o 4.14, a zajdzie o 21.00. Połamane drzewa, zalane piwnice, zerwane dachy i setki interwencji straży pożarnej. Wczoraj nad Mazowszem, Lubelszczyzną, Podlasiem i Podkarpaciem przeszły silne burze. Czwartek w całym kraju też upłynie pod znakiem burz z intensywnym deszczem, silnym wiatrem i możliwym gradem. Lokalnie mogą wystąpić trąby powietrzne. Przed burzami ostrzega Instytut Meteorologii. W pasie od Śląska po Lubelszczyznę i Podkarpacie obowiązują też ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia o możliwym przekroczeniu stanów ostrzegawczych mniejszych rzek i zlewni. Może dochodzić do lokalnych podtopień. Nadchodząca noc na Pomorzu pochmurna i początkowo zagrzmi. Do 17 stopni. Dzień z przewagą chmur. Na wschodzie możliwe burze. Do 26 stopni. Deszczowa noc od ziemi lubuskiej po Kujawy. Burze. Do 17 stopni. Do południa będzie kropić. Na Kujawach zagrzmi. Po południu się wypogodzi. Do 22 stopni. Noc na południowym zachodzie z lokalnym deszczem. Na Górnym Śląsku zagrzmi. Do 17 stopni. Rano słońca niewiele i popada. Po południu pogodnie. Do 20 stopni. Pochmurna noc na południowym wschodzie i lokalnie zagrzmi. Do 16 stopni. Jutro wyjrzy słońce, ale przejdą burze. Na Podkarpaciu burze z gradem. Do 23 stopni. Nocne niebo nad centrum z deszczem i może grzmieć. Do 17 stopni. W dzień na zmianę chmury ze słońcem i burzami. Na Mazowszu spodziewany jest grad. Do 27 stopni. Od Warmii po Podlasie noc pogodna. Do 17 stopni. Rano sporo słońca, ale po południu popada i przejdą burze z silnym wiatrem i intensywnym deszczem. Do 28 stopni. W sobotę więcej słońca na wschodzie, ale i gwałtowne burze. Od 18 do 27 stopni. W niedzielę w wielu miejscach pokropi, a lokalnie burze z gradem. Od 20 do 27 stopni. Poniedziałek z przewagą chmur, niewielki deszcz na wschodzie, zagrzmi jeszcze na krańcach wschodnich. Do 26 stopni, a od wtorku gorąco. Kolejna agropogoda jutro, tuż przed 6 rano w TVP Info. Sponsorem programu był producent kremu Dolgit, leku na bóle mięśni i stawów.